Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Master Wawer i na podcaście Świat po nocy. Dzisiaj jest 27 dzień grudnia, postanowiłem sobie zrobić dzień wolny i też nagrywam odcinek. Zastanawiałem się długo, jaki temat dzisiaj poruszyć. Mam kilka zawsze w zapasie takich tematów, ale postanowiłem wybrać do Biedronki na zakupy po świętach, uzupełnić pewne zapasy. Wracając z Biedronki, jestem osobą słabowidzącą, więc to ma tutaj duże znaczenie. Wychodząc z Biedronki, wszedłem na chodnik i nagle poczułem, że wchodzę w taką hałdę śniegu brudnego, takiego zsypanego, zmarzniętego śniegu na środku chodnika, prawda? Jeden krok, drugi krok, trzeci krok i niestety nie wytrzymałem i się wywróciłem. Wywróciłem się dość nieprzyjemnie na lewy bok, nic sobie nie złamałem, trochę mnie bark boli. Pojawił się jakiś pan bezdomny, jakiś taki z wózkiem, pomógł mi wstać, a w zasadzie próbował mi pomóc, bardziej mi przeszkadzał, no ale liczą się chęci. Zbiłem jajka, potłukłem się, obrudziłem się, panu dałem kabanosy, bo poprosił o coś do jedzenia i tak mi przyszło do głowy, że kto się zastanawia z was nad tym, jak łatwo nasze życie może się zmienić albo zakończyć, nie? Wcześniej jednak chciałem was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do mojego odcinka. Prowadzę kanał po to, żeby dzielić się z wami moimi doświadczeniami, poglądami na różne tematy. Teraz w okresie świąt bardziej takimi życiowymi sprawami się zajmuję. Życiowymi to takie bardzo ogólne powiedzenie, ale takimi związanymi trochę z naszym własnym życiem, naszym podejściem do życia. Dzisiaj również. Więc idąc do Biedronki, nie myślałem o tym, że mogę sobie coś złamać, że mogę, nie wiem, zginąć, bo gdybym 2 metry dalej się potknął, prawdopodobnie bym na ulicę Balicką wypadł i pewnie by mnie coś rozjechało. Mogłem sobie coś złamać i przerwałoby to na dłuższy czas pewnie moją pracę i możliwość zarabiania pieniędzy, co mogłoby mieć też jakieś tam pewnie konsekwencje. Nie myślałem o tym. Myślałem o tym, że kupię sobie jajka, które mi się wszystkie zbiły i ubrudziły całą zawartość reklamówki. Że kupię sobie kabanosy, pomidory, pomarańcze, jabłka właśnie i coś tam jeszcze, i pizzę bezglutenową, ponieważ jestem osobą, która ma problem z glutenem, z nietolerancją. No i w ogóle mi do głowy nie przyszło, że taka rzecz może się wydarzyć, chociaż jestem osobą, jak mówiłem, słabowidzącą i czasami mi się zdarza potykać, wchodzić w różne rzeczy, ale gdyby tak chcieć myśleć na co dzień o tym, no to pewnie można byłoby zwariować. Ale po tym upadku pomyślałem sobie, no tak, bark mnie boli, jestem zdołowany psychicznie, taki od razu człowiek się taki robi jakiś poddenerwowany, prawda? No i wtedy przychodzą takie myśli do głowy, takie refleksje, nie? Że tak naprawdę każdego dnia, w każdej chwili, robiąc cokolwiek, siedząc przy komputerze, gotując, odkurzając, wychodząc, jeżdżąc na rowerze, pracując, jeżdżąc samochodem, autobusem, może wydarzyć się coś, co radykalnie zmieni nasze życie. Tak, radykalnie może zmienić, całkowicie wywrócić do góry nogami, prawda? Nasze życie. Ilu z was się zastanawia nad tym, jak niewiele trzeba, żeby wszystko, co nas otacza, wszystko, na co całe życie pracowaliśmy, po prostu się zakończyło albo zmieniło, nie? Oczywiście zmiany mogą pójść w różną stronę, również w tą dobrą. Możemy kogoś spotkać, możemy wygrać los na loterii, prawda? Też się zdarza, ale jednak rzadziej. Dramatyczne zmiany, częściej są to dramatyczne zmiany, takie nagłe zmiany, częściej są to zmiany, które raczej powodują zawalenie się naszego dotychczasowego życia, niż
niż poprawę tego życia. Najczęściej poprawa naszego życia wiąże się z ciężką pracą, ryzykiem, podejmowaniem jakiejś zmiany pracy, prawda, szukaniem właściwych ludzi, z którymi moglibyśmy się połączyć, czy zrobić interes, prawda? Skończeniem czasami jakichś studiów, wzięciem kredytu, żeby zaryzykować, na przykład otworzyć firmę, prawda? Bo wyjazdem do obcego miasta, innego miasta i szukanie szczęścia, prawda? To najczęściej wiąże się z jakimś takim wyrzeczeniami, ryzykiem. No i to często przynosi efekt. Natomiast zmiany takie gwałtowne, typu wypadek, choroba właśnie, prawda? To są zmiany, które spadają na nas jak grom z jasnego nieba, nie? Pytanie, ilu z was bierze to w ogóle pod uwagę, myśląc sobie, czy decydując, jak wasze życie będzie wyglądać, prawda? Czy w ogóle zakładacie taki wariant, prawda? No bo okej, no. Bierzemy kredyty, ubezpieczamy te kredyty, nie wiadomo po co, bo niewiele ubezpieczenia tak naprawdę nic nie dają. Ubezpieczamy nasze samochody, ubezpieczamy nasze domy, mieszkania właśnie. Różne rzeczy robimy, stosujemy diety, suplementy w większości bez sensu zupełnie, ponieważ tak naprawdę suplementowanie tak naprawdę tylko witaminy D ma jakikolwiek sens. Różne sporty uprawiamy, żeby poprawić nasz stan zdrowia, a tak naprawdę jeden występek w chodniku może spowodować, że nasze wszystkie działania są do bani, kompletnie nic, bo potkniemy się, tak jak tu gdzieś w Warszawie niedawno, człowiek się na lodzie pośliznął, upadł głową, koniec. Być może prowadził zdrowy tryb życia, być może prowadził, nie wiem, miał najlepsze ubezpieczenia możliwe, może świetnie zarabiał, może zabezpieczył swoją rodzinę, ale co z tego? Pośliznął się na lodzie, śnieg spadł, mróz złapał w grudniu i po człowieku. Z takich przypadków sam znam kilka. Ktoś poszedł do szpitala na wycięcie, nie wiem, wyrostka, już nie wyszedł, prawda, bo coś poszło nie tak, nie? To wśród znanych osób się dość często, znaczy często zdarzało się, pan Kulczyk na przykład, prawda, też poszedł do szpitala na drobny zabieg i nie wyszedł, nie? Chociaż są tutaj teorie spiskowe, ale to tak tylko na marginesie, prawda? Pytanie, czy żyjemy tak, w sposób taki, że przewidujemy, że coś takiego może się zdarzyć, czy w ogóle o tym nie myślicie? Zastanówcie się, czy dotychczasowe wasze życie to było życie, którego nie żałujecie, tak? Nie? Bo to chyba o to chodzi, że gdyby coś się wam przydarzyło, to nie będziecie żałować, że robiliście to, co robiliście. A może odwrotnie. A może nie zrobiliście rzeczy, które chcieliście zrobić i coś się przydarzy i już tego nigdy nie zrobicie, nie? To jest takie pytanie, czy takie zjawisko, które ja dość często widzę, że wiele osób nie robi rzeczy, które by chciało robić, nie żyje pełnią życia, może pełnią życia, to jeszcze zależy, co dla kogo to znaczy, prawda? Ale nie cieszy się życiem, nie bawi się życiem, ponieważ uważa, że są rzeczy ważniejsze, prawda? Problem polega na tym, że do tych rzeczy ważniejszych możemy nigdy nie doczekać, albo doczekać, przepraszam, w stanie, który niekoniecznie pozwoli nam te rzeczy realizować. Ja na przykład dzisiejszy przykład to jest oczywiście taki prosty przykład, to się zdarza, mi się takie rzeczy zdarzają dość często, ale na przykład jak biegałem, nie? Biegałem 8 lat, od 2008 do 2016 roku, biegałem maratony, zrobiłem 12 maratonów i w 2016 roku właśnie potknąłem się na ulicy Kasztanowej, jednej z najdroższych ulic w Krakowie, ulicy, gdzie są chyba najgorsze chodniki w Krakowie również. Potknąłem się o wystającą płytkę i ratując się przed upadkiem, naderwałem sobie mięsień półśniegnisty chyba. No i tak naprawdę ta kontuzja, można powiedzieć, zakończyła moją karierę, ponieważ przerwa trwała długo. Potem do biegania wróciłem, ale coś tam się wypaliło, już te treningi nie były tak intensywne, jeszcze kilka startów zrobiłem. I moje bieganie się zakończyło przez
jedną wystającą płytkę, prawda? Prawdopodobnie, być może, tego nie wiem, gdybym nie trafił na tą płytkę, być może bym biegał do dzisiaj, prawda? Może bym już miał za sobą 20 maratonów, być może bym zszedł do 3 godzin na przykład w biegu maratońskim, bo taki gdzieś tam kiedyś miałem plan. Wszystko możliwe, ale jedna wystająca płytka spowodowała, że moje bieganie tak naprawdę w ciągu najbliższego tam roku, półtorej się zakończyło. Ile takich sytuacji jest w waszym życiu, drobniejszych, które powodują, że coś dramatycznie się w waszym życiu zmienia, nie? Wydaje mi się, że warto się nad tym zastanowić, kiedy decydujemy o tym, jak decydujemy o naszych planach, na przykład, prawda? Na co będziemy wydawać pieniądze, jak będziemy podchodzić do rodziny naszej, do życia, do planów takich właśnie rodzinnych, do życia, nie wiem, traktowania dzieci, prawda, czy korzystania z różnych możliwości związanych z technologią, na przykład dzisiejszą, prawda, czyli myślę o wyjazdach, o możliwościach takich bardziej właśnie korzystania turystyki, mam na myśli turystykę, prawda, czy warto się tak bardzo spinać, czy warto tak bardzo poświęcać się dla różnych tam, dla pracy, dla pracy pewnie czasem warto, jeżeli chcemy żyć na jakimś poziomie, ale na przykład dla rodziny, dla dzieci, dla męża, dla żony, prawda? Kiedy może się okazać w jednej sekundzie, że to wszystko nie ma znaczenia, a myśleliście o tym, załóżmy, że coś się wydarzy i wasza najbliższa rodzina, powiedzmy, nie zginiecie, tylko na przykład stracicie możliwość zarabiania na takim poziomie jak do tej pory, tylko się wasz statut finansowy zmniejszy, to myśleliście, co się stanie z waszymi najbliższymi, czy was nie porzucą, czy zostaną przy was na przykład, nie? Bo ja znam takie historie, że komuś się noga powinęła, no i stracił wszystko, tak? Zostawiła go żona, zostawiły go dzieci, a człowiek już nie żyje na przykład, prawda? Bo gdzieś nie wytrzymał tego ciśnienia i no i poszedł gdzieś tam w jakiś w alkohol i no i w sposób dramatyczny jego życie się zakończyło. Dlaczego? Nie dlatego, że coś złego zrobił, miał pecha. Nie dlatego, że nie przewidział, tylko miał pecha. Coś tam się wydarzyło, jakieś tam, nie wiem, stopy procentowe, coś, nie chcę wchodzić w szczegóły. No i nagle stracił możliwość zarabiania na dość wysokim poziomie, no i dla najbliższych okazał się nieatrakcyjnym już partnerem, ojcem, no i go porzucono, prawda? Albo wasz pracodawca na przykład uzna, że coś się wydarzyło, zachorowaliście, wasze możliwości się pracy zmniejszyły, więc was zwalnia i nie możecie znaleźć innej pracy, przechodzicie na jakieś zasiłki, prawda? No i co? Jak wasze otoczenie się będzie zachowywać wtedy, nie? Bo ja wiem, jak się będzie zachowywać. Wiem, bo ja jestem osobą właśnie niepełnosprawną i wiem, jak się otoczenie zachowuje wobec ludzi, którzy mają jakieś problemy. Otoczenie najczęściej traktuje takich ludzi tak jak organizm chorą tkankę, czyli stara się jej pozbyć. Musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli zostaniecie w jakiś sposób przez życie pokrzywdzeni, to większe jest prawdopodobieństwo, że zostaniecie z tym sami, niż to, że ktoś wam pomoże. Pewnie są takie sytuacje, że ktoś wam pomoże, ale w większości przypadków niestety ludzie zostają sami. A czym jest gorzej, tym zostają bardziej sami. Więc pytanie brzmi, czy warto tak strasznie w życiu się spinać, prawda? Czy warto tak bardzo oszczędzać, odkładać pieniądze, zabezpieczać się. Po co to robimy tak naprawdę? Przecież nie robimy tego najczęściej dla siebie, prawda? Gdybyśmy to robili dla siebie, to byśmy to inaczej robili. Najczęściej to robimy dla naszych rodzin, dla współmałżonków. Znałem kogoś, kto płacił co miesiąc jakąś składkę na ubezpieczenie i z tego tam chyba z połowę mu przepadało.
To była dość spora kwota co miesiąc, ale gdyby mu się coś stało, no to rodzina dostanie tam jakąś większą kwotę. Ale rodzina sprawna, zdrowa, mogąca pracować, więc to nie była taka sytuacja, prawda? Więc pytanie, czy warto, czy wychodząc z domu zastanawiacie się, czy warto tak bardzo się żyłować, spinać się i zaspokajać oczekiwania innych ludzi? Bo bardzo często jest tak, że to właśnie nasze drugie połowy, albo nasze otoczenie, albo nasze środowisko oczekuje od nas, że będziemy się zachowywać w taki sposób, a nie inny na przykład, nie? Zauważcie takie, ja się z tym często spotykam, że, znaczy często, nie wiem czy często, ale się spotykam, że ktoś na przykład jest zarobiony, nie? Zapierdziela 12-14 godzin na dobę, nie? A wy mówicie, na przykład ja mówię, no ale ja nie, ja tyle nie pracuję, na przykład pracuję 6 czy tam 7 godzin, czy tam zależy nieraz 8, to zależy od dnia, powiedzmy, prawda, w zależności od intensywności pracy, ilości pacjentów. I tak się patrzy na mnie i tak krytycznie się wypowiada, jak to? To ty nie pracujesz cały dzień? Ja mówię, nie. Ale jak, dlaczego? Mówię, no bo szanuję swoje życie. Chcę zachować równowagę pomiędzy pracą a innymi sprawami, swoimi pasjami, zainteresowaniami różnymi. Nie chcę się zachorowywać, znaczy ja mam ciężką pracę, naprawdę ciężką i ja ciężko pracuję i często odchorowuję to, ale pewnie jakbym chciał, to bym mógł więcej pracować. Ale mówię, chcę też korzystać z innych takich elementów, z innych takich różnych dobrodziejstw życia, cywilizacji, nauki, technologii, prawda, i tak dalej. No i tak się na mnie dziwnie patrzą i mówią, no ale to jak, no ale to jakbyś więcej zarobił. Ja mówię, a może, to jest takie moje ulubione stwierdzenie, może mówię, ty powinieneś lepiej pracować, skoro musisz pracować 12 czy 14 godzin na dobę, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Mi wystarczy 6 godzin, mówię, tak? No to tak oczywiście złośliwie, ale jak ktoś się prosi, to no to niech się prosi oczywiście, prawda? Więc pytanie takie dość jest, no to takie już powiedzmy nic nowego, ale jest takie powiedzenie, czy pracujemy po to żyć, czy żyjemy po to, żeby pracować. Ja uważam, że powinniśmy pracować po to, żeby żyć, żeby korzystać z życia. Oczywiście nie mam na myśli sytuacji, kiedy ktoś się zadłuża po uszy, żeby realizować swoje pasje. Myślę o takim życiu, gdzie pracuję i stać mnie na to, na co chcę, żeby mnie było stać, z mojej pracy, a nie z zapożyczania się, prawda? Czy zastanawiacie się w ogóle czasem nad tym, jak mogłoby wyglądać wasze życie, gdybyście realizowali swoje pasje i swoje zainteresowania i swoje różne pomysły i plany? Czy bierzecie pod uwagę, co się stanie z wami, kiedy wyjdziecie z domu i potkniecie się o jakiś występek i takie potknięcie całkowicie rozpierdzieli wasze życie w drebiezgi, stracicie znajomych, stracicie rodzinę, stracicie pracę, bo się na przykład połamiecie albo wylądujecie na wózku inwalidzkim, prawda? Co się zdarza i nie na wszystko mamy wpływ, bo o ile możemy uważać, żeby się nie potknąć o coś, o tyle w przypadku wypadków komunikacyjnych nie zawsze mamy wpływ na wszystko, prawda? Rozejrzyjcie się wokół i zobaczcie, jak wygląda, bo każdy z nas zna jakichś takich ludzi, którym się coś takiego przydarzyło, więc to nie są takie rzadkie przypadki, nie? Ale popatrzcie się, jak ich życie się zmieniło i zastanówcie się, czy warto. Czy warto jest tak bardzo się poświęcać dla czegokolwiek, żeby potem w razie czego nie dostać, że tak powiem, takiej rekompensaty zwrotnej. To trochę głupie, ale tak to nazwę, wiecie o co chodzi. Czy uważacie, że jeżeli teraz się poświęcacie, to do was wróci ta karma? Nie wróci, ja wam gwarantuję, nie wróci ta karma. Karma czasem może wraca w niektórych sytuacjach, ale nie w takich sytuacjach. Jeżeli jesteście dla kogoś osobą wartościową, ponieważ dobrze zarabiacie, ponieważ utrzymujecie ich, ponieważ macie możliwości na przykład jakieś takie biznesowo-zawodowe, prawda, no to jesteście cenni, ale jeżeli przestaniecie mieć te wszystkie atuty, to przestaniecie być w jakikolwiek sposób potrzebny i bardzo szybko się o tym przekonacie. Więc zanim się coś wydarzy, oby nigdy, i pewnie większości ludziom się to nie wydarzy, ale
Skąd możecie wiedzieć, że wam się nie wydarzy coś takiego, prawda? No mówię, dzisiaj, nie wiem, wystarczyło metr bardziej w lewo albo dwa metry do przodu i nie wiem, jakby się to skończyło, prawda? Każdego dnia, prawda? Sam widziałem kiedyś, jak pani biegła do autobusu i znak drogowy, który nie wiem dlaczego w kolorze chodnika są, przynajmniej w Krakowie. Wszystkie znaki są w szarym kolorze chodnika po prostu. Jak biegła, zahaczyła barkiem czy plecakiem i wywaliła się jak długa. Raz widziałem, dziewczyna szła chodnikiem i człowiek cofał samochodem, potrącił ją i wypadła na ulicę. Akurat miała szczęście, że nikt nic nie jechało, prawda? Nic jej się nie stało, ale dużo nie brakowało, prawda? Można mówić, czyja wina, to nie jest ważne. Ale życie tej dziewczyny w wieku kilkunastu lat, nie więcej, mogło się zmienić dramatycznie albo się wręcz zakończyć. Pamiętajmy też, że wypadki się zdarzają wtedy, kiedy się nie spodziewamy, bo jakbyśmy się spodziewali, dlatego to wtedy by się nie wydarzyły nigdy, prawda? Kiedy jesteśmy ostrożni, one się nie wydarzają. Wydarzają się tam, gdzie czujemy się pewnie i bezpiecznie. Czyli w naszych domach najczęściej, albo na domach, mieszkaniach, albo w naszych piwnicach, albo w miejscach, które znamy, tak jak ja dzisiaj sobie szedłem właśnie z Biedronki i myślałem, zaraz sobie odpalę piekarnik, zrobię pizzę bezglutenową i sobie zjem obiad, prawda? I myśląc o tym, słuchając książki, książkę Ciszewskiego, Major, zasłuchany w tą książkę, mówię, przy moim wzroku, nie zauważyłem brudnej hałdy śniegu, w którą wlazłem, tak? Dlatego, że się nie spodziewałem, więc jeśli uważacie, że jesteście ostrożni, uważacie, że was to nie spotka, to się mylicie, bo tego nie wiecie, prawda? Powiem więcej, no czym ludzie są bardziej tacy ostrożni, tym łatwiej im coś takiego przeżyć. Dlaczego? Ponieważ ludzie, którzy nie są tak ostrożni, mają większe doświadczenie, to znaczy, czyli żeby się czegoś nauczyć, trzeba, jak to się mówi, dotąd się kaczkę nie nauczył pływać, dopóki jej się do dupy wody nie naleje, prawda? Więc generalnie ludzie, którzy więcej się wystawiają na zagrożenia, ryzyko, że coś im się stanie, jest mniejsze, ponieważ potrafią przewidywać. Ludzie, którzy żyją bezpiecznie, najczęściej są mniej odporni na różnego rodzaju zdarzenia. Oczywiście tu sprawność fizyczna i tak dalej, wiele rzeczy może mieć znaczenie. Może się też wydarzyć choroba, na którą mamy mniejszy wpływ, prawda, i to też możemy sobie żyć zdrowo. Bardzo lubię Doktora House'a, polecam ten serial. Tam jest cała masa takich przypadków, jest taki jeden odcinek mi się bardzo, znaczy wszystkie mi się podobają, ale taki jeden, który bardzo dobrze oddaje przykład, człowiek, który ważył 300 kilo, trafił do szpitala na oddział Doktora House'a, szukano przyczyn miażdżycy, cukrzycy, różnych innych sercowo-naczyniowych chorób. Okazało się, że on miał drobnokomórkowego raka płuc, kompletnie niezwiązanego z otyłością, prawda? I nie dbał o siebie i nie umarł na choroby krążeniowe. Tak samo możemy nie palić papierosów, żyć zdrowo i tak dalej, ale jakaś genetyczna, jakaś deformacja może spowodować, że zachorujemy, a ktoś może palić i być tak odporny, że będzie 80 lat palił i nic mu się nie stanie. Oczywiście nie zachęcam do palenia, nie zachęcam do niezdrowego trybu życia, zachęcam do zdrowego rozsądku po prostu, żeby nie przesadzać w żadną stronę, żeby żyć normalnie, ale żeby też korzystać z tego życia, prawda? Żeby w sytuacji, jeżeli coś nam się przydarzy, żebyśmy nie żałowali tego, że czegoś tam nie zrobiliśmy w życiu, chociaż mogliśmy i mieliśmy możliwości, prawda? Pomyślcie o tym, kiedyś taki oglądałem film Oblicza śmierci, czyli nagrane dawno, dawno temu, jeszcze na kasecie wideo, czyli nagrane sytuacje, w których przez przypadek, w których ludzie tracili życie, prawda, w tej czy w innej formie. I uwierzcie mi, to jest niesamowite po prostu. Naprawdę, to co i kiedy i jak nas może spotkać, to jest niebywałe, prawda? Znam taki przypadek, że komuś tam przed samym ślubem ktoś zmarł na przykład, prawda? Współmałżonek, nie? Po prostu młodzi ludzie, nie wiadomo dlaczego, zawał, nie? Też się zdarza.
Bardzo dużo takich rzeczy się zdarza, więc co mogę wam powiedzieć na koniec? Żyjcie pełnią życia, korzystajcie z owoców swojej pracy, cieszcie się życiem, bo nigdy nie wiadomo, jak wasze życie się może dramatycznie zmienić albo zakończyć. I nieważne, co w kto wierzy, czy ktoś wierzy w reinkarnację, czy w życie po życiu, jak to niektórzy wierzą, czy ktoś nie wierzy i uważa, że po śmierci jest koniec, nie oceniam. Mi się wydaje, że coś tam jest, ale dokładnie nie wiem, nie mam jakichś takich sprecyzowanych myśli na ten temat. Nieważne, co w kto wierzy, myślę, że jednak warto wykorzystać to, co mamy tutaj. Warto się cieszyć też życiem, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Zobaczcie, co się dzieje tam za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, nie? Też ludzie sobie żyli, chodzili, a to nagle zaczynają rakiety na głowę spadać, nie? I co? Może mieli marzenia, których nie zrealizowali, po co czekać, nie? Także bawcie się, uważajcie na siebie, ale bez przesady. I czasami pomyślcie o tym, czy macie jeszcze czas na to, żeby żyć bezpiecznie i oszczędnie bardzo, i macie na to czas, żeby się przejmować innymi, a nie sobą, nie? No to taki lekki odcinek dzisiaj. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć.